Ma energii! A z nami jest zawodniczka drużyny Czerwonej, drużyny Energii. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przyszłość polskiego pływania. Zosia Chrzan. Zapraszamy, Zosiu. Zawodniczka, która ma już na koncie medale w seniorskiej karierze. Zosiu, witam i najpierw tylko szybko powiedz mi, jak ty to robisz i ile razy w tygodniu musisz wstawać o 5 rano? Dzień dobry. 5 razy w tygodniu wstaję przed 5, żeby zdążyć na trening. To jest ta motywacja, myślę, dla wszystkich, którzy chcą być sportowcami wielkimi. Zosiu, plany na kolejne lata? No teraz to już tylko chyba medale właśnie w seniorskiej karierze. Zdecydowanie chciałabym się zakwalifikować na olimpiadę, no i jak na najwięcej imprez międzynarodowych. I nie żałuję, że podążyłaś drogą sportową. Nie, zdecydowanie nie. Piotrze, jakie ćwiczenie mamy dla Zosi, no ale przede wszystkim dla uczestników naszej drużyny Energii? Zosiu, ćwiczenie dla ciebie i dla naszych uczestników to wypad w przód ze skrętem tułowia. Ja szybko pokażę, jak to wygląda, czyli z pozycji początkowej robimy wypad w przód. Skręcamy tułów w jedną, w drugą stronę i wracamy do pozycji początkowej. Wykonaj proszę to ćwiczenie dwukrotnie na stronę. Zwracamy uwagę, żeby staw kolanowy znalazł się nad stawem skokowym. Zatrzymujemy się przez piętę lub przez śródstopie. Dopiero w momencie, kiedy uzyskamy balans, możemy zacząć skręcać tułowie. Zosia Chrzan, kapitalnie, pierwsze ćwiczenie, wypad w przód ze skrętem tułowia. To jest to ćwiczenie, które wszyscy robimy wraz z Zosią. Trudne? Zrobiłam. Kapitalnie zrobiłaś. Drodzy Państwo, drużyna czerwona, wypad w przód ze skrętem tułowia. Zosia Chrzan, to do roboty.